Dzień dobry, witam wszystkich. Kurki na wybiegu. Cały czas u nas w Kieleckim jest deszczowo. I w innych regionach Polski chyba tak samo. A jajek jak nie ma i nie było i chyba za szybko nie będzie. Ale nie mamy co się martwić. Bo czytamy teraz artykuł. Rośnie import mięsa drobiowego i jaj z Ukrainy do Unii Europejskiej. To coraz większy problem również dla polskich hodowców. Skarżą się oni na wysokie koszta produkcji w Polsce i apelują o wprowadzenie środków ochronnych monitorujących import produktów. Wszystko to sprawia, że hodowle w naszym kraju stają się coraz mniej konkurencyjne. No i widzicie co to jest. My nie mamy jajek, ale z Ukrainy to pójdzie każde jedne badziewie. Ja jestem przerażony, co ta wojna tutaj robi w Europie, co Ukraińcy od nas żądają, oni już nas nie proszą, żeby im pomagać. Oni żądają o tą pomoc, to jest tylko daj. Import jaj z Ukrainy wzrósł o ponad 750%, a mięsa drobiowego o 360%. Polska zwraca uwagę na ceny brojlerów. No, widzicie co jest? Ceny brojlerów, ceny jajek, wszystko spadnie, bo ile na Ukrainie kosztuje jajko? Nie wiem. Ale wiem jedno, że my jesteśmy tutaj obłożeni prawami Unii Europejskiej i dlatego to jajko nawet takie przydomowe, to ja już powiedziałem kiedyś, takie jajko od domowej kurki, naturalnie odchowanej i to są naturalne ekojajka, bo tak można je powiedzieć, to są naprawdę ekojajka, no to powinno by kosztować 2 złote. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Po prostu, no... No cóż, ale my chowamy raczej dla siebie, nie na sprzedaż, tak? Tylko nadmiar ewentualnie tam odstępujemy komuś. No ale... Ale no, po prostu wszystko traci sens, jeżeli będzie za granicę. A jajek, jak zwykle, dzisiaj mam... No 5 jajek. 5 jajek i jedno było zgniecione, skorupka słaba, czyli tam coś wapna mało i tak dalej. Ale tu słuchajcie, ja ptaszyńca nie mam, naprawdę sprawdzane. Dzisiaj odkaziłem ten kurnik tak samo tutaj całkowicie. No nie mam, ani no nie mam po prostu ptaszyńca. Po prostu kurki, wtedy co miały taką biegunkę, już ta biegunka im coraz tam mija. Kawę cały czas robię, daję im suchą karmę. Po prostu no, zmielone zboże i całe ziarna zboża i nic nie kombinuję. Na pewno nie będę nigdy w życiu kupował kupnej paszy. No nie namówicie mnie, bo tam ktoś mi pisał tak samo, że lepiej jednak kupić i tak dalej. Nie, to kurka ma być wychowana na tym zbożu, a nie na jakiś... Przypomnijcie sobie taki artykuł. Ja tym, o, nie wiem, czy o tym artykule wspominałem, czy nie. To było tego roku na wiosnę, jak właśnie pasze były... Była taka afera, że pasze były faszerowane olejami silnikowymi, różnymi, po prostu te odpady silników szło wszystko na przemiał do paszy. No to słuchajcie, no to przecież tam, to było w tamtym roku, chyba w tym roku, no mówię, nie pamiętam dokładnie, ale było o tym głośno mówione i to była afera. No to słuchajcie, jak ja to posłuchałem sobie, że te my brojlery, które, znaczy brojlery, te mięsa kupujemy w supermarkecie, i to ma być paszerowane olejami silnikowymi zużytymi, no to wybaczcie mi, kurde, dlatego ja się zdecydowałem, że będę miał kurki i mam już od 2 lat te właśnie kurki. To 2 lata temu chyba to było. Dlatego powiedziałem, jak najwięcej własnego pożywienia. Jeżeli prawo nam na to pozwala, to hodujmy wszyscy dla siebie. Pozdrawiam wszystkich hodowców kurek. Napiszcie mi, czy w ogóle jak u was z tymi jest jajkami. Tam już na Facebooku mi żeście pisali porad, żeście mi dużo dali i tak dalej. Słuchajcie, ja już po 2-letnim stażu z kurkami umiem rozróżnić chorobę u kurek i tak dalej, bo bardzo dużo się naczytałem artykułów, bardzo dużo tak samo miałem komentarzy i inne komentarze tak samo czytałem, niektóre mądre, niektóre niemądre, ale jakieś te wnioski trzeba z tych komentarzy wyciągnąć, tak? Bo każdy ma inny przypadek. No wilgoć to też może dla kurek nie jest dobra, no bo dlaczego? No ale to już na wilgoć nie mamy wpływu, ja w kurniku ich zamykać nie będę. Tutaj jest gazowany cały kurnik, a to mówię gazowanie, bo było, ja tam wstrzyknąłem dzisiaj taką ziemią okrzemkową, że posypałem, do tego wprowadziłem 3 muchozole brosy, no zgazowałem totalnie i tam się to wszystko teraz odkaża. Nie ma jak to bros, no uwierzcie mi, na mrówki czy nie na mrówki, czy na muchy, na komary to bros jest najlepszy, bo on zabija bardzo szybko. Dobra, kapusta w tym tygodniu będzie zbierana, bo już chociaż ta kapusta prędzej mi się tutaj utrzyma
na polu, niż bym miał ją gdzieś tamkolwiek magazynować, tak? Czyli dopóki przymrozków nie ma tam do minus 1, minus 2, minus 3, wytrzyma ta kapusta na polu. Czym dłużej ją będę miał na polu, tym dłużej ona u mnie będzie świeższa. Czyli kapustę zrywamy tylko na bieżąco. A ta kapusta jest dla kurek. Tutaj jest około, nie wiem, tam 600, 800 kilo może będzie. 350 główek było posadzonych. Ta ziemia była przywieziona, bo ja tutaj miałem glinę i ta ziemia została przywieziona, czyli nie była nawet nawożona i na tej ziemi, co by nie było, też urosło i to dosyć ładnie urosło, ale w przyszłym roku to już mam, jak mnie oglądają ci, którzy subskrybowali mój kanał, wiedzą, że mam tak samo jeszcze kozy. Także tutaj obornik będzie odkus, bardzo zdrowy, fajny i tutaj będzie to na wiosnę wszystko obornikiem zasilana ta ziemia, bo ona była po prostu z pryzmy wzięta, nie była za ciekawa, ale coś tam urosło, kapustka urosła, tak? I z rzędu kapustę można sadzić 2 lata, ale później już musi być odpoczynek, tutaj będziemy musieli później za w przyszłym roku tak samo jeszcze będzie kapusta, ale już następny rok to będzie coś innego, bo ja mam takich doradców, mentorów. Ja powiem nazwisko, z Bodentyna pochodzą ludzie, państwo biskupowie, zacna rodzina, jeszcze raz będę ich chwalił, bo to są naprawdę bardzo mili, życzliwi ludzie i oni mi pomagają w tym moim mini gospodarstwie ekologicznym. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, na razie, cześć.